Na tym filmie pokażę, jak poprawnie należy zaewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące zmian w poziomie materiałów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Na przykładzie 5 operacji z konkretnymi kwotami mamy tutaj przedstawione rozwiązanie zadania dotyczące właśnie 5 podstawowych operacji. Jeśli na tym etapie filmik jest wystarczający, nie ma problemu, zatrzymajcie ten film i odtwórzcie sobie to zadanie na kartce, czy też zróbcie screena z tego okna. Jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego jest określony sposób księgowania taki, a nie inny na tych konkretnych kontach, to jak najbardziej zapraszam do dalszego oglądania tego filmiku. Operacja numer 1 mówi o tym, że faktura została odebrana od dostawcy na kwotę netto wynoszącą 10 tysięcy zł. Kwota ta została zaksięgowana w księdze głównej jako koszt zakupu. Jeżeli my jako firma dostajemy fakturę za towar, to na koncie rozrachunki z dostawcami lub na rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, czyli ogólnie kontrahentami, na tym koncie takim rozliczającym możemy ewidencjonować po prawej stronie wzrost naszych zobowiązań, po lewej stronie, czyli debetowej, spadek tych zobowiązań. Na tym konkretnie koncie, powiedzmy, mamy typowo rozliczenia naszych zobowiązań. A więc my musimy zapłacić firmie, która dostarcza nam towar, kwotę nie tylko 10 tysięcy złotych netto, ale również 23% podatku VAT od tej kwoty 10 tysięcy, ponieważ firma jest VAT-owcem. W zadaniu nie jest to napisane, jeśli jednak uznajemy, że za każdym razem rozliczamy podatek VAT, to również 23% tutaj tego podatku uwzględniamy. Jeśli zadanie dotyczy firmy nie będącej VAT-owcem, no to po prostu piszemy sobie kwotę 10 tysięcy złotych. Jeżeli mamy więc do oddania łącznie 12 300 zł z tytułu dostawy pewnego towaru, czy też materiałów, jakkolwiek tutaj to w tym miejscu określimy, to 12 300 musi zostać zaewidencjonowane na drugim koncie korespondującym do tego konta rozrachunki z dostawcami. Tu zapis jest po stronie kredytowej, a więc po stronie debetowej musi się znaleźć na jednym, ewentualnie dwóch kontach, łączna kwota 12 300. A więc na koncie rozrachunki z tytułu VAT, ponieważ tu naliczaliśmy podatek VAT, musimy odnieść kwotę 2300, ponieważ VAT nie jest kosztem dla nas do rozliczenia takiego zakupu. Więc na koncie rozrachunki z tytułu VAT lub z urzędem skarbowym, jak to powiemy, naliczamy kwotę 2300 i na koncie rozliczeniowym, jakby takim pośredniczącym od razu z kontem materiały, zapisujemy kwotę netto 10 tysięcy złotych, bo taką wartość będą miały ewentualnie nasze materiały. W operacji numer 2 przyjęto do magazynu materiały od dostawcy o wartości 9 tysięcy złotych. A więc jeżeli przyjęto materiały do magazynu, to na koncie materiały, na koncie aktywnym po stronie debetowej mamy dodatkowe zwiększenie stanu tego konta. Tu oczywiście ma nowe księgowania, tu mamy jakby zwiększenie stanu tych materiałów i na koncie rozliczenia zakupu zapisujemy kwotę 9 tysięcy złotych. Teraz w dalszym toku widzimy oczywiście, że jest pewna różnica, ale tym się jeszcze nie przejmujemy. Jeżeli w operacji numer 3 mamy jakby wydanie części tych materiałów na potrzeby jednostki gospodarczej o wartości tych materiałów 3000 zł, to na koncie materiały wiemy, że już nie mamy materiałów, tutaj to powinno być 3000, ok, na tym koncie mamy zmniejszenie wartości o 3000 naszego stanu materiałów i tą kwotę, jeżeli tutaj mamy wyksięgowanie z konta aktywnego, to tą kwotę odzwierciedlamy na innym koncie, tutaj rejestrującym koszty zużycia materiałów i energii, czyli kosztów związanych z prowadzoną działalnością głównie operacyjną.
i na koncie kosztowym, o takiej dokładnie nazwie, po stronie debetowej rejestrujemy kwotę 3000 zł, dokładnie tej samej wysokości, co tutaj wpisana wartość tych materiałów. W operacji numer 4 zanotowano wzrost cen materiałów w stosunku do ich wartości ewidencyjnej w kierunku wzrostu wynoszącego 1000 zł. A więc oznacza to, że materiały były wpisane o wartości 9000 zł, ale jeżeli zanotowano wzrost tych cen materiałów, to możemy odnotować, że na koncie rozliczenia zakupu dochodzi dodatkowa wartość 1000 zł, która jest ewidencjonowana po stronie kredytowej, która jakby odzwierciedla wzrost cen materiałów i wartość tego wzrostu odnotowywana jest na drugim korespondującym koncie TO-owym odchylenia od cen ewidencyjnych. Bo my kupiliśmy coś po 10 tysięcy, ale ewidencjonowaliśmy na przykład w cenie 9 tysięcy. W takiej cenie weszły materiały nam na działalność. I jeżeli uznajemy, że to jest wzrost cen, to tutaj zapisujemy tą kwotę i odnosimy na drugim koncie po przeciwnej stronie w tej samej wysokości z tym samym numerem operacji. W operacji numer 5, która jest oczywiście tutaj hipotetyczna, możemy zapisać, że odnotowano za to spadek cen materiałów, bo na przykład taki przypadek może również nastąpić, więc ta operacja tutaj też jest odnotowana. Więc jeżeli będziemy mieli napisane, że odnotowano za to spadek cen materiałów w stosunku do ceny ewidencyjnej, to tutaj po stronie debetowej na koncie rozliczeniowym związanym z zakupem materiałów odnosimy kwotę w wartości tej operacji, czyli 200 zł, i rejestrujemy ją na koncie odchylenia od cen ewidencyjnych po stronie przeciwnej, czyli kredytowej. Ja kończę omawianie tego zadania. Jeżeli potrzebujecie zapoznać się z innymi filmikami, jak najbardziej przeglądajcie całą playlistę z podstaw rachunkowości finansowej. Filmików jest już coraz więcej. Wasze zainteresowanie tymi filmikami mobilizuje mnie do nagrywania kolejnych. Jeżeli macie jakieś pytania, jak najbardziej zostawiajcie swoje komentarze pod filmem, a już udostępnione przeze mnie filmy rozsyłajcie wśród znajomych. Pozdrawiam i owocnej nauki.